Explo porady, część pierwsza. Grzesiek i Łukasz. Cześć, witaj. Witajcie. Pierwszy filmik z serii porady sprzętowe. Chodzicie, szukacie do tej pory... Ja wiem, Grzesiu. Najczęściej to tak wygląda, że ludzie przychodzą do nas i mówią tak. Przeczytałem 1000 informacji w internecie, na Facebooku, zapytałem 10 znajomych i właściwie nie wiem, co dalej zrobić. A ja wam powiem z mojego doświadczenia. Słuchajcie, dalej istnieją sklepy, nie tylko internet. Są takie miejsca, do których dalej da się przyjść, porozmawiać, zapytać i my chętnie poświęcimy swój czas i z naszego doświadczenia, które mamy dość szerokie, tak jak my działamy już właściwie ponad 10 lat, pomożemy wam dobrać sprzęt, pomożemy wam dobrać wszystko, co potrzebujecie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odzieży, w góry czy do różnego rodzaju aktywności, które prowadzicie. Chodzi też o to, żeby ten sprzęt dobrać w taki sposób dla was, bo bardzo często przychodzicie i mówicie, mamy ograniczony budżet, szukacie w sieciówkach, szukacie jakiejś odzieży, często przychodzą ludzie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie wiem, którzy wcześniej kupowali sprzęt w Lidlu czy gdzieś indziej. No tak. I mówią tak, i mówią nam, że oni chcieliby coś w tym momencie lepszego. No bo od czegoś trzeba zacząć, ja nie mówię, że nie, ale z czasem trzeba zbierać na troszkę lepszy sprzęt, a budżet nie jest z gumy. Dokładnie, w dzisiejszych czasach. Kwestia też jest taka, że tego sprzętu jest tyle na rynku, że ciężko wybrać coś dobrego. Zgadza się. Więc okej, przychodzi klient, wyobraźmy sobie, że ty właśnie przechodzisz przez te drzwi, potem nagram te drzwi, wchodzisz przez te drzwi, jesteś w sklepie, jest doradca, który zna się na temacie, idzie zima, więc to jest jak najbardziej aktualny temat. Zaczniemy sobie od skarpet, bielizny, po buty, to wszystko co widzicie, omówimy sobie w takim, można powiedzieć, telegraficznym skrócie. Jak będziecie chcieli oczywiście czegoś więcej, zapraszamy was stacjonarnie tutaj bądź do Bielska. A więc przechodzę do ciebie. Trakuję troszeczkę po Beskidach, chcę swoją zacząć przygodę w Tatrach, bo mimo wszystko te Tatry będą dla nas takim ogólnym wyznacznikiem. Jasne. Myślę, że podstawową rzeczą, tak jak powiedziałeś, są skarpety, buty, wszystkie te rzeczy, które tutaj mamy. Jeżeli chodzi o skarpety dla osoby, która zaczyna chodzić po górach, dobrze, aby to były skarpety nieprzypadkowe, czyli nie bierzemy tych skarpet, które mamy najczęściej w szafie. Ja wiem, że one są fajne i lubimy w nich chodzić, ale jeżeli już zaczynamy jakąkolwiek aktywność, dobrze, aby nasze stopy, które szczególnie na samym początku nie będą przyzwyczajone do wysiłku, miały jakiś tam komfort. Często klienci, którzy do nas przychodzą, mówią, albo buty nas obcierają. Nie, często problemem nie jest sam but, ale właśnie skarpeta. Odpowiedni dobór skarpety powoduje to, że nagle się okazuje, że i but leży, i przyjemność mamy z wyjścia w góry. Bo jest też takie podejście, że idzie zima, to skarpeta musi być gruba, więc idę, załóżmy, do jakiegoś sklepu, biorę grubą skarpetę, mówię, ona na pewno będzie dobra. Czy to jest faktycznie dobry wybór? Nie, to może tak, zacznijmy od czegoś takiego, że zależnie od tego, jaką aktywność będziemy uprawiać, będziemy stosować różne skarpety. Czyli mamy skarpety narciarskie, mamy skarpety trekkingowe, mamy skarpety skiturowe, które mają zupełnie inną konstrukcję, tak jak już widać na pierwszy rzut oka. Mają zupełnie inne parametry, jeżeli chodzi o ich użytkowanie, tkanie i to, w jaki sposób będą się zachowywać na naszych stopach. A to ma bardzo duże znaczenie pod tym kątem, że do jednych działalności górskich one się będą nadawać, a do innych nie. Tak jak tutaj widzimy, jest opis, co ta skarpeta ma i w jakim jest systemie, tutaj jest akurat oznaczenie light. Powiedz na takiej zasadzie, no jest tych oznaczeń dużo. Wiadomo, nie każdy zna angielski, chociaż teraz już praktycznie każdy, ale na co zwracać uwagę, taki pierwszy parametr, który powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o skarpety? Myślę, że tak. Podstawową rzeczą, od której w ogóle powinniśmy zacząć, przeznaczenie skarpet. Mhm. Tutaj, tak jak powiedziałeś, mamy napisane outdoor, też masz akurat outdoorowe. Tak. Tutaj mamy narciarstwo. Często przychodzą klienci, którzy mówią, mam bardzo drogie super skarpety narciarskie, to ja w nich będę zimą chodził w górach, będzie mi super ciepło. Tylko że mało osób bierze pod uwagę to, że ta skarpeta narciarska oprócz tego, że jest super na narty, no to nie nadaje nam się praktycznie do trekkingu. Ona jest dużo grubsza, zaczyna nam stopa się w nich pocić, zaczyna się stopa w nich przesuwać. Jest często kilkuwarstwowa, nie działa to w taki sposób, jak powinno. Czyli zależnie od tego, jaką mamy aktywność, taką dobieramy skarpetę. Czyli to nie jest tak, że skarpeta jakby narciarska będzie też dobra do trekkingu? Okazuje się, że nie. Niestety jest mi przykro, że te najdroższe, bo najczęściej właśnie skarpeta narciarska jest tą najdroższą,
najbardziej skatuje nam, mówiąc kolokwialnie, stopę. Przez to, że tak jak mówię, tych kilka warstw, one są często dwu, trzy, nawet czterowarstwowe, zaczynają nam podczas trekkingu przesuwać się, stopa zaczyna bardziej pracować. I dwa, to co powiedziałeś, niekoniecznie potrzebujemy grubej skarpety. Zależnie od tego, jakie mamy buty, jaka jest temperatura na zewnątrz, jak intensywny jest nasz wysiłek, ta skarpeta może być gruba, ale bardzo często się okazuje, że wystarczy nam skarpeta cieńsza, ale o odpowiednich parametrach. Czyli coś typu medium. Tak. Bo też możemy zastosować jakby system dwóch skarpet. Tak, ale to już mówimy w sytuacji, jeżeli jest rzeczywiście zimno, gdzieś tam przechodzimy do części taternickiej. Myślę, że takie bardzo szerokie omówienie to sobie zrobimy, jeżeli będziemy omawiać skarpety. I tutaj prośba do Was, jeżeli zainteresuje Was to, o czym mówimy, jeżeli chodzi o temat skarpet, żeby to rozszerzyć, bardzo chętnie w komentarzach takiego podcasta też dla Was przygotujemy. Wracając do naszych skarpet trekkingowych. Powiedziałeś, że chcesz iść w Beskid. Podstawową rzeczą, która jest, to tak jak powiedzieliśmy, kwestia doboru działalności. Często skarpety różnych marek będą miały tą informację. Mhm. Jest to skarpeta trekkingowa. Na etykiecie widzimy informację, do czego ona jest, plus jakie ma właściwości. Czyli przede wszystkim musi być oddychająca. Musi mieć w odpowiedni sposób, musi być w odpowiedni sposób utkana, jeżeli chodzi o szwy. Chodzi o to, że ona będzie bezszwowa, jeżeli chodzi o palce, czyli tutaj w tej części górnej skarpeta nie będzie nas nigdzie obcierać w bucie, nie będziemy mieli tego dyskomfortu, nie będą nam się robiły bąble. Dwa, będzie dopasowana do naszej stopy, zarówno w tej części centralnej, jak i pod kątem pięty. Znowu. Bo często na piętach właśnie są wzmocnienia, albo jest inne włókno. Tak, albo jest inne włókno, albo przede wszystkim ten sposób tkania jest też zrobiony w taki sposób, że de facto ta pięta się nam nie przesuwa i nie ma nigdzie tych zgrubień, jak w klasycznych skarpetach, czyli nie ma nas gdzie znowu coś poobcierać, ale to trzymanie pięty też jest kluczowe pod tym kątem, że ta pięta jest fajnie dopasowana. To są te elementy skarpety podstawowe, a kolejną informacją jest jej skład oraz to, jak ciepłą skarpeta jest, czyli jak ona jest gruba. Bo to też jest uzależnione od termiki, bo są osoby, które mają bardzo dobrą termikę, więc wbrew pozorom one nie powinny brać super grubych, natomiast są też osoby, które no tak jak ja, praktycznie ciągle w te nogi jest zimno, więc oprócz tego, że wybór skarpety, to musimy to typowo spersonalizować pod siebie, czyli znać swój organizm. Tak, dokładnie, to w 100% się zgadzam. Mamy też tutaj oznaczenie właśnie, czy jest to skarpeta chłodna, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, czy bardzo gorąca. Piątka pokazuje nam, jestem skarpetą bardzo ciepłą, czwórka jest to tam powiedzmy już ciepła, ale jeszcze nie najcieplejsza. Jak widzicie, skarpeta jest cienka, co też jest dość ciekawe, a jest oznaczona czwórką, czyli stosunkowo ciepłą skarpetą. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim ze składu, czyli jaki materiał został użyty do utkania tej skarpety, z jakiego materiału ona jest. Tutaj mam akurat 48% wełny merino plus poliamid, elastan, lycra, czyli skarpeta będzie elastyczna, będzie bardzo fajnie pracowała, ale przede wszystkim będzie ciepła dzięki wełnie merino. I to jest, myślę, taki element, który warto omówić, bo nie wiem, na ile znacie wełnę merino, ale jest to bardzo fajne i chyba na dzień dzisiejszy najbardziej pożądany, jeżeli chodzi o odzież outdoorową czy sportową. Surowiec, z którego robi się skarpety, robi się bieliznę, robi się różnego rodzaju, nie wiem, rękawiczki, czapki i tak dalej, gdyż ta wełna ma fantastyczne właściwości. Tak, to może zrobimy małą dygresję na temat wełny. Wełna merino wygląda tak, także przygotowaliśmy się, z tej wełny zaczynamy. Sam raz na choinkę. Tak, zamiast może waty. Być. Przede wszystkim, proszę, dotknij, nie gryzie. Jak znamy wełnę tą, którą nasze babcie nam przygotowały. Czy nie są to zakopiańskie skarpety? Jest mi przykro, nie są to zakopiańskie skarpety. Najczęściej wełna merino robi się z wełny owieczek z Nowej Zelandii. Także gdyby ktoś chciał się wybrać, zobaczyć troszkę bliżej, jak hoduje się owce na wełnę merino, zapraszam do Nowej Zelandii. Myślę, że warto tam pojechać. Także wełna przede wszystkim niegryząca, bardzo przyjemna w dotyku
i ta różnica jest podstawową różnicą w stosunku do tych wełen, które mamy u nas z naszych owiec. Czyli praktycznie teraz do każdego asortymentu jest ta meryna dodawana i teraz im tej meryny będzie więcej, tym skarpeta będzie cieplejsza. Tak. Czy ma to wpływ też na cenę? Niestety tak. No, jak powiedzieliśmy, nie jest tak. To wełna tutaj u nas pozyskiwana, w związku z czym niestety są to produkty droższe, aczkolwiek jeżeli chodzi o kwestię skarpet, taki przedział cenowy przy wełnie merino na poziomie 40-50% i to jest już wystarczające, to są skarpety, które zaczynają się od niecałych 50 zł. Dobra. Błąd jednej skarpetki możemy też naprawić linerem, bo jest też jakby kwestia dwóch skarpet. Jeżeli chodzi o tak powiedz właśnie, kiedy stosujemy linera, bo w skitouringu, ja przykładowo w skitouringu często jak jest zimno, stosuję dwie cienkie skarpety i nawet może to być skarpeta biegowa, tutaj nie ma problemu. Na spinaczce też stosuję jakby ten system linera. W mega ciężkich warunkach minusowych i się stosuje nawet reklamówkę. Natomiast jakby na czym polega istota linera? Okej. Okay. Czy na tej zasadzie rozumiem, tu już nagrywam, czy jeszcze? Tak. A. Okej. Okay. Dobrze, będzie naturalnie. No, nie, bo tak ładnie wprowadziłeś w temat, że nie byłem pewny, gdzie jesteśmy. Ale okej, jeżeli chodzi o kwestię... Bo ludzie nie ufają linerowi, w sensie takim, jak komuś mówię cały czas, że ktoś mówi, słuchaj Grzesiek, mamy otarcia. Ja mówię, zastosuj linera, dwie skarpety, wypróbuj, to naprawdę działa. Tak. To osoby nie do końca jakby są wierzą. Przekonane. Okej, bardzo ważną rzeczą tylko przy doborze linera, żeby te skarpetki sobie dobrać raczej przylegające i żeby one nam Nie wędrowały. Tak, nie wędrowały, bo to jest, no wtedy to system rzeczywiście nie zadziała. Podstawową rzeczą, tak jak powiedziałeś, to jest to, że mamy dwie skarpety, jedną bliżej, drugą dalej od ciała. Jeżeli sobie dobrze jeszcze dobierzemy skład tych skarpet, czyli jedna będzie na przykład z merynosa, druga może być z, na przykład oparta o bambu. Mhm. Bambu też bardzo ciekawy materiał, biorąc pod uwagę to, że jak to bambus, on przede wszystkim chłoni wilgoć, czyli jeżeli będziemy mieli skarpetę... Ale chłonie, wyciąga i przepuszcza? Chłonie, wyciąga i niestety nie przepuszcza, ale zatrzymuje. Czyli... Ale wyciągnie z pierwszego linera, tak, czyli kontakt skarpety ze skórą będzie suchy. Dokładnie. Jest dużo osób, które przychodzą i mówią, że mają mokro w bucie, co prowadzi, właśnie ta mokra skarpeta prowadzi do obtarcia. Dygresja, wracamy do tych skarpet naszych narciarskich. Najczęstszym błędem właśnie jest to, że przy tej skarpecie narciarskiej po prostu stopa zaczyna się pocić. My tego potu nie odczuwamy od razu, dlatego że mamy ciepło w bucie i dopiero jak zaczyna się robić obtarcie, albo my zwalniamy, nie wiem, ta nasza aktywność, bo idziemy gdzieś usiąść, zwalniamy, odpoczywamy i nagle obniża nam się temperatura i ruszamy znowu tak, i wtedy to... najczęściej czujemy, że doprowadziło to do jakiegoś, że mamy jakieś obtarcie. Dlaczego? Bo temperatura skarpety się schłodziła, poczuliśmy, że jest wilgoć, no bo ta temperatura spadła, pojawia się obtarcie, które właściwie pojawiło się już wcześniej, zanim zatrzymaliśmy się. No i już jest po ptokach. Teraz to słuchajcie, już tylko wyłącznie plaster. To już jest chyba ten stricte odcinek o skarpetach. Okej. Okay. Wracamy liner, do linera. Liner idzie najpierw na kontakt ze skórą, czyli cienka skarpeta idzie na stopę jako i dopiero pierwsza. Później... Potem idzie ta druga, która jest tą skarpetą dodatkową. Tak jak powiedziałeś, czy pod kątem skiturów, czy pod kątem spinaczki, czy pod kątem jakiejś tam aktywności zimowej, jest to rzeczywiście bardzo fajne rozwiązanie pod tym kątem, że zapobiega często obtarciom, dwa, dużo lepiej reguluje temperaturę, trzy, pozwala nam zarządzać tym, co się dzieje z naszą stopą, szczególnie przy dłuższej aktywności jest to coś wartościowego. Warto też często, jeżeli wiemy o tym, że stopy nam się pocą albo mamy różnego rodzaju tego typu rzeczy, po prostu mieć parę skarpet w plecaku na zmianę. Tak? I to przy tej konstrukcji linerowej łatwiej jest sobie w tym momencie je wymienić. Robi robotę szczególnie w sytuacji, gdy przykładowo idziecie się spinać po ścianę, to pamiętajcie o tym, że idąc jakby pod ścianę zawsze się spocicie. Fajnie wtedy mieć skarpetki na zmianę po to, żeby w ścianie no po prostu te nogi nie zmarzły. Skoro, zgadza się. Czy do tematu skarpet mamy
załatwiony. Wiem, że dobrze. Już Łukasz mógłby mówić jeszcze dużo o skarpetach, ale naprawdę zrobimy osobny odcinek, dlaczego te skarpety są tak ważne. Zaraz będę miał ksywkę jak pan skarpeta. No? Tak, pan skarpeta. Dlaczego skarpety są ważne? Bo w sytuacji, gdy jesteśmy na wielodniowym trekkingu i niestety mamy obtarcia, to po pierwsze, no, nie, możemy nie ukończyć tego trekkingu i jest to najczęstsza tak naprawdę przyczyna, czy to chociażby na zasadzie jakiejś selekcji, naprawdę długotrwałych marszów, jest to pierwsza jakby rzecz, która eliminuje gości. Dlatego nie powinniśmy sięgać po te najtańsze modele i faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o skarpety, warto zainwestować. A skoro już mamy skarpety, idąc jakby analogicznie dalej, nie pójdziemy w kwestię blizny, ale pójdziemy w kwestię butów, no bo to jakby nam samo się przed siebie mówi. Jasne. Jeżeli chodzi o buty, wybór na rynku jest przeogromny, począwszy przykładowo od trekkingu w Beskidzie, po spinaczkę w Tatrach i teraz też inna będzie pewnie kwestia, osoba, która jest bardzo aktywna, czyli biega po górach, pewnie wybierze inny but, a inaczej troszeczkę wybierze osoba, której no jakby mobilność jest mniejsza. Dlaczego? Bo osoba bardziej wysportowana nie musi mieć super mocnego usztywnienia na kostce, natomiast osoba, która dopiero zaczyna, bądź wagowo troszeczkę jest większa, fajnie jak zadba o ten komfort ochrony stawów skokowych. I teraz mniej więcej jaki mamy podział i co byś jakby polecił? Firm jest mnóstwo. Tak, dokładnie, tak jak powiedziałeś. Pokażemy kilka rodzajów butów, zależnie od tego, do jakiego rodzaju aktywności te buty są dla nas dedykowane, tak? I co de facto w tych butach można zrobić. To, co powiedziałeś, podstawowa klasyfikacja to jest to, czy mamy buty do przemieszczania się szybkiego, sprawnego, gdzie potrzebujemy buta bardziej elastycznego, miękkiego, ale z dobrą amortyzacją, który trzyma nam bardzo fajnie staw skokowy. Mhm. Tu akurat mamy buty Salewy. Salewa ma taki system 3F, który powoduje to, że ten staw skokowy jeszcze jest bardzo fajnie trzymany, usztywniony. Szczególnie Achilles jakby z tyłu jest dociągnięty. Tak, tak. Bo to jest też kwestia tego właśnie, że ten but tutaj jest dosyć ruchomy, czyli dociągnięcie jakby tu systemu Achillesa będzie troszeczkę powodowało większą sztywność tego buta, a jednocześnie w górnym zakresie będzie cały czas praca. Będzie bardzo fajnie pracował. But jest też sznurowany od samego początku, co też powoduje to, że możemy sobie fajnie, zależnie od tęgości naszej stopy, dopasować ten but do naszych potrzeb. Co jest ciekawe, dobrzy producenci, czy tam renomowani producenci też dają dodatkowe wkładki, które powodują to, że już w zestawie, że but możemy sobie dopasować do naszej stopy. Czyli że on może jakby pół numeru w jedną, tak, pół numeru w drugą. Pół numeru i to zarówno pod kątem długości, jak i tęgości. Bo ta tęgość z moich obserwacji najczęściej jest dużym problemem i wysokość podbicia. Tak? Ktoś mówi, no dla mnie but jest za wąski, za szeroki. No niestety nie trzeba da się zrobić. Jakby trzeba znać swoją stopę i też typ firmy, która jest dla nas predysponowana, bo tak jak mówimy, osoby mają i które szeroką stopę, podbicie, więc to też nie do końca może być. Akurat w tym jakby modelu jest to bardzo fajnie rozwiązane, no bo tu jest jakby kwestia materiałowa, więc nawet jak ktoś ma problemy, to ten but się dopasuje. Nie? Natomiast na pewno ten but będzie dedykowany dla mnie, czyli osoby, która jest no, dosyć sprawna i nawet ja w zimę będę potrafił się dosyć szybko przemieszać w tych butach. Tutaj ten botek też na pewno będzie robił fajną robotę i szczerze mówiąc ten model jest dostępny także w różnych kolorach, ale o czym mówię, bo ten model jest coraz to częściej widziany właśnie na selekcjach dojazdowych specjalnych, dlatego, bo jest bardzo uniwersalny. Nie jest za twardy. Lekki. Dokładnie, nie jest za twardy, jest lekki. Ten botek powoduje, że chroni nam, żeby nic tutaj nie wpadało i przy kilometrażu tygodniowym typu 200 km on spokojnie się sprawdza. Tak, ma dobrą amortyzację, co też wpływa na to, że jednak dba o nasze stawy. A jak stopa puchnie, to on jest na tyle jakby uniwersalny, że troszeczkę nie będzie nas tutaj cisnął. No co innego, jeżeli tu mówimy właśnie o takim bucie, ale zaraz o tym jeszcze powiemy. Dokładnie. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której mówiłeś. Nie fiksujcie się na to, że skoro ktoś powiedział, że ma być to ten but, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, że tak, to jest super but, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, bardzo dużo osób tego buta wybiera. Akurat tak się złożyło, dlatego my też go pokazujemy, ale coś, co działa dla 90% ludzi, może nie działać dla 10%. Jeżeli czujecie, założyliście buta, że coś jest nie tak, to nieważne, że wasz kumpel czy sprzedawca mówi wam, to jest najlepszy but. Albo za fajny kolor. Tak, nie. Niestety, jeżeli coś wam nie leży, każdy z nas ma inną budowę stopy i tutaj zwróćcie uwagę przede wszystkim na swój komfort. Jeżeli przymierzacie but i już czujecie, że coś jest nie tak, trudno, to nie działa. Tym bardziej, że to, co powiedzieliśmy przed chwilką, producent nawet w ramach jednej marki ma różne buty zależnie od przeznaczenia i też nawet w ramach
tej samej grupy butów często występuje coś takiego, że mamy buty węższe i szersze. Tutaj mamy akurat Whitefire'y, ale są jeszcze, Salewa ma drugiego buta, który się nazywa Alp Trainer, jest to dużo szerszy but i na przykład dla kogoś tamten but, tamten model będzie lepszy. Będzie czyli mamy coś na węższą stopę, mamy coś na tęższą stopę. Trzeba zwrócić na to, co nam pasuje, a nie to, co mówi internet, czy mówią kumple. Pewnie życzą nam dobrze, no ale to jest wiadomo. Oczywiście też trzeba zwrócić uwagę, że ten but jest w konstrukcji pod raki paskowe, ale bardzo dobrze ten but się sprawdzi w przysłowiowych małych raczkach. Tak. I właśnie to połączenie małych raczków, które będzie w innym odcinku właśnie z tym butem, będzie powodowało, że będziemy potrafili naprawdę bardzo szybko się przemieszczać. Oczywiście nie w głębokiej warstwie śniegu, ale w dosyć takim ubitym terenie. I chyba ten model Salewy jest, można powiedzieć, taką kontynuacją jakby tego modelu, czyli troszeczkę to jest mocniejsza opcja. To już jest nawet jeszcze wyższa opcja, dlatego że od razu przeskakujemy do buta, który jest butem typowo zimowym. Jest to Rapacz. But ma już zupełnie inną konstrukcję, inny bieżnik, chodzi o, Vibram. O podeszwę, zupełnie inny bieżnik, inny Vibram. To, co jeszcze jest fajne, zarówno w tym bucie, jak i w tym, tutaj ten climbing zone, czyli ta strefa, która odpowiada za możliwość przemieszczania się gdzieś już w Tatrach, na grani. Przy skale jest dużo, większe tarcie, jest dużo fajniejsze. Większe tarcie będzie o skałę tutaj. Większe tarcie, łatwiejsze postawienie nogi, łatwiejsze przygotowanie się, a jednocześnie no to już ta sztywność podeszwy jest dużo większa, czyli na pewno nie będzie taki wygodny jak tamten pod kątem trekkingu, ale ma też swoje plusy. Ale ten but, szczerze mówiąc, to ten but spokojnie sprawdzi się w zimę, no bo wiadomo, on jest oczywiście na Gore-Texie, on bardzo fajnie sprawdzi się w zimę, ma mocne uszczelnienie. Tamten też był na Gore-Texie, także tu też zaznaczamy. Tak. Większość jakby tych butów jesień, wiosnę, zimę, No ale widać, że ten oto, który jest tutaj zastosowany, powoduje, że ten but będzie troszeczkę bardziej trwały i na dłużej wystarczy, ale w tego rodzaju bucie spokojnie wejdziemy latem na szczyty typu Mont Blanc, bo oczywiście, nie, znajomi, to jest lodowcowo. Tak, czyli spokojnie jakby też taki model buta inaczej. To, co sprawdzi nam się zimą w Tatrach, to sprawdzi nam się na 4000-niku latem. Mniej więcej jakby takie przełożenie możemy tutaj sobie przyjąć. Co jest fajną rzeczą w przypadku tego buta, do tego tematu wrócimy pewnie już, jak będziemy omawiać, tak jak powiedziałeś, sprzęt. But od razu jest przystosowany pod raki półautomatyczne, także możemy zarówno założyć klasyczne raki koszykowe, możemy oczywiście raczki, ale też już raki półautomatyczne. Mamy tutaj specjalne przystosowane mocowanie. Także też powoduje to, że w tym bucie naprawdę już dużo takich fajnych rzeczy możemy zrobić, czy w Tatrach, czy w Alpach. Czyli jakby poprzez rak półautomatyczny ta stabilność już naszego podłoża, nogi z podłożem będzie już troszeczkę lepsza. Przy tej sztywności buta to naprawdę już będzie fajnie, fajnie sobie działać i pokażemy Wam w kolejnym odcinku, jak zachowuje się but z takimi rakami. Tutaj tak w mojej jakby opinii mamy tutaj model skarpy i myślę, że to jest też taka opcja chyba buta dla kogoś, kto jest typowym trekkingowcem. To też sprawdzi się w zimę, aczkolwiek myślę, że chyba przeznaczenie tego buta to będzie bardziej tutaj Beskid. Myślę, że Beskid dokładnie. Tak. Niekoniecznie Tatry, aczkolwiek zależy też, gdzie w Tatry, zależy co. I przy jakich warunkach pogodowych. Warunkach, także... No bo jesień, wiosna, 100%. Tu jakby nie ma problemu. W zimę na jednodniową wędrówkę to też nie będzie problemu, wtedy mamy możliwość, że ten but nam wyschnie. Natomiast przy kilkudniowym trekkingu ciągłym to już by było troszeczkę jakby mało. Natomiast też jest jakby taka opcja, że to spokojnie powinno nam wystarczyć. Chodzi o to, żebyście wiedzieli, że firm jest wiele i faktycznie musicie mieć ten but spersonalizowany typowo pod siebie. Dokładnie. Jeżeli chodzi o kwestię bieżnika znowu, już bieżnik, który ma odpowiednie przystosowanie do chodzenia po górach, jest but, jeżeli chodzi o twardość, takiej średniej twardości, także na pewno bardzo fajnie się sprawdzi, jeżeli chodzi o pracę podczas długiego marszu. Dodatkowy system amortyzacji, który powoduje, że stopa bardzo fajnie nam pracuje, znowu lepiej przenoszą się wszystkie Czyli właśnie długie trekkingi jak najbardziej. I też jak sobie sami zobaczycie na
to też chodzi o to, żebyście wchodząc do sklepu i patrząc na buty, na jego konstrukcję, potrafili ocenić parę rzeczy. Jeżeli ten otok, tak jak tutaj mamy w tym bucie, jest pociągnięty po całej długości, to wiemy, że ten but będzie trwalszy i dużo bardziej wytrzymały do, można powiedzieć, większych przeciążeń i do mechanicznych uszkodzeń będzie bardziej predysponowany. Ten, jak widzimy, że nie ma tutaj tego otoku pociągniętego, to też wiemy, że on będzie tutaj bardziej elastyczny. Dlatego też po samej konstrukcji buta jesteśmy w stanie przewidzieć, do czego ten but jest predysponowany. Więc w pierwszej mierze na pewno powinniście sugerować się tym, żeby but był dla Was wygodny. Przede wszystkim on musi być wygodny. Nie może być tak, że ja od razu przyjdę, rozpoczynam przygodę z Tatrami i kupuję przykładowo buta o twardości C, który już jest naprawdę mega, mega, mega twardy. Nie? Poruszyłeś bardzo ważny temat w tym momencie. Bardzo często przychodzi do nas dużo osób, które mówią, ja chcę najlepsze, tak, najdroższe buty. Bo to fajnie wygląda. Tak. Tylko, że pytanie jest, jak długo pan chodzi, czy pani, tak, gdzie najczęściej, co pan robi, czy pani. Ma to bardzo duże znaczenie. No i właśnie mamy tu chyba dwa buty o podobnym przeznaczeniu różnych firm. Tak. Tylko do czego dążyłem? Nie zawsze przy tych aktywnościach, które my chcemy robić, jest nam potrzebny tak mocny technicznie but, tak? Czyli niekoniecznie będziemy potrzebowali aż takiego zaawansowanego buta, jeżeli chcemy chodzić w Beskidzie, bo on będzie dla nas za twardy. Czyli niekoniecznie tym... potrzebuje jeepa, żeby jeździć po mieście? No, powiedzmy, no to wszystko zależy, jaki ma być efekt. A ja jeżdżę po mieście. Ale widziałem, że jest dobrze uchlapany, także dobrze, pewnie gdzieś dobrze tam wyjeżdżę. Specjalnie go nie myję. Okej. Poza tym tego typu but, on już jest lekko asymetryczny, czyli też ta stopa nie jest tak komfortowej sytuacji. Zwiększony profil będzie, tak. I trochę inny profil. I przy długim trekkingu taki twardy but, bardziej tacernicki, będzie niekoniecznie tak, wygodny. Tu, jak to się mówi, to jest troszeczkę bardziej kapeć, przez co jest bardziej wygodniejszy. Tak. Bardziej wygodniejszy. Tutaj mówimy przede wszystkim też o tym, że z mojej perspektywy, jako sklepu, mógłbym powiedzieć, tak, proszę kupić najdroższe buty, jakie są, super, rewelacja. Tylko że ja wiem, że klient, który kupi but, który nie będzie dla niego dostosowany, nie będzie zadowolony, on do mnie nie wrócił. Tak. Z naszej perspektywy lepiej każdemu doradzić lepiej, precyzyjniej dla jego potrzeb, niż sprzedać mu coś, co spowoduje, że on nie wróci. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu jesteśmy jak dobry lekarz, czyli najpierw staramy się zawsze zrobić jakiś wywiad z klientem, gdzie, do czego, co robił do tej pory, czego właściwie potrzebuje, gdzie będzie chodził. Personalizować sprzęt. Tak, i w tym momencie na tej podstawie staramy się ten sprzęt dobrać i to jest właściwie to, o czym my tutaj w skrócie dzisiaj dla Was mówimy, a potem dopiero dobieramy but, bo na tym to ma polegać. Ten but, do czego jest predysponowany? No tutaj już mówimy o bucie alpejskim. Konkret, to już jest konkret. Tak. Spokojnie możemy tutaj w tym bucie 4-5 tysięcy metrów, czyli spokojnie jakieś zimą Mont Blanc zaliczyć, czy jakieś inne piękne alpejskie szczyty. Oczywiście nada się też bez żadnego problemu w nasze Tatry. But też już przystosowany pod buty, pod raki półautomatyczne, szeroki otok, but ocieplany, czyli jeżeli chodzi o kwestie zimy, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kwestie lata, no to tutaj niestety już mamy buty spersonalizowane. Jeżeli będziemy wiedzieć, że... Chyba, że lodowcowo, to tak jak najbardziej. Tak, jak najbardziej. Chyba, że będziemy wiedzieć, że temperatury... No tak jak u nas w Tatrach, no czasem zdarza się tak, że są temperatury dosyć mocno dodatnie, no to nasza stopa w takim bucie przy temperaturach dodatnich będzie wołała o pomstę do nieba. Zgadza się. Podeszwa Vibram, bardzo fajna amortyzacja, czyli przy tak twardym bucie podeszwa posiada piankę z kilku materiałów, która powoduje to, że zależnie od tego, w której strefie stopy się znajdujemy, ta amortyzacja jest odpowiednio dopasowana. To też jest technologia, która niedawno została wprowadzona, bo z reguły te buty były bardzo, bardzo, znaczy inaczej, obciążenia na kolanach były dosyć mocno odczuwalne, no i faktycznie ta pianka robi tutaj dodatkowy plus. Jest dużo większa, nie? To czuć. Dużo większa. I znowu jak sobie zobaczycie na konstrukcję tego buta, czyli jakby znowu pociągnięty otok, tutaj przekładowo większe kolucho, no bo ja też będę mógł w łapawicach tutaj operować na tym bucie, wyżej pociągnięty, czyli jest to znacznie powyżej linii kostek, jeszcze jest troszeczkę wyżej. No i chyba następnym przeskokiem tak naprawdę, jeżeli chodzi o tego rodzaju buty, to już są buty typowo z bodkiem wewnętrznym. Tak, to już będziemy mówili wtedy o butach ekspedycyjnych. Czyli to jest ostatni model przed bodkiem. I teraz bez różnicy, czy to oczywiście pójdziemy w Skarpę, czy w Salewę, czy w jakąkolwiek inną markę. Pamiętajcie, żeby
przede wszystkim kupować but pod kątem własnych potrzeb. To, że to fajnie wygląda, to chyba nie do końca to, o co będzie wam chodziło. Zgadza się. No tutaj różnica jest, powiedzmy, taka, że akurat ten model Scarpy, który też jest bardzo fajnym modelem, już jest pod raki automatyczne. Czyli możemy dalej użyć koszyków, pół automatów, jak i automatów, czyli ten przód buta jest do tego przystosowany. Czyli wiemy, że będziemy chodzić na skiturach, gdzie skiturowe buty są typowo dopasowane pod raki automatyczne. Mamy mniejszy zasób pieniędzy, dlatego wtedy fajnie kupić jest również but, który będzie, na który będą pasowały raki automatyczne, bo to nam jakby tutaj generuje mniejsze koszty. A ponieważ zaczynaliśmy od skarpet, to ja skończę na skarpetach, wiesz? Mogę? To muszę jeszcze raz włączyć, bo zaraz nam się czas kończy. To ja tylko w skrócie powiem tak, jak kupujecie buty, dostajecie do nich albo od razu kupujecie sobie skarpety, pamiętajcie o jednej rzeczy. Przed pierwszym użyciem tych cudownych, wspaniałych skarpet z tymi cudownymi pierwszymi czy tam nowymi butami, wypierzcie skarpety, bo to nowe skarpety, które są powlekane w procesie produkcji specjalnymi woskami, najczęściej nas obcierają. Nie but. Ta nowa skarpeta robi nam najwięcej po prostu problemu. Taki mały tip. Dzięki.